I takie zagrania, to ja szanuję! Moi drodzy, witam was serdecznie, jest to Multi i dziś mam dla was wyjątkową bitwę na mapie Przełęcz. Będzie tutaj zastosowana taktyka, która chyba każdego zaskoczy i moi drodzy, co się tutaj dzieje, więc to nie jest random, to jest bitwa klanowa, to jest bardzo istotne. I mamy tutaj drużynę, która startuje z bazy południowej i ta drużyna po prostu atakuje. Rywal, to już zdradzę, ma prostą taktykę, prosty plan. Po prostu kampić przy bazie. Wiecie o tym, że ta mapa obecnie jest bardzo trudna do grania. Nawet w randomkach jest tak, że jeśli ktoś się dobrze przyczai, to po prostu atakowanie jest niezwykle skomplikowane. W klanówce, kiedy jest walka 15 na 15 i masz czołgi specjalne, które sobie sam wybierasz, no to łatwo sobie wyobrazić, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Dlatego ta drużyna, moi drodzy, wpadła na pomysł, że a może by tak zrobić taką ciuchcie, taki pociąg, taką kolejkę górską, która po prostu wrzuci ebolę na ten lodowiec w sektorze C2 na tą półkę. I jak to wyjdzie, to zaraz sami Państwo zobaczą. Nasz bohater, to jest bardzo istotne, ma zestaw wzmocnienie, turbo i dosyłacz. To turbo po to, żeby troszeczkę lepiej się poruszać, lepiej jeździć. No i widzimy, że ta drużyna po prostu już wie, że rywale grają full campę, jadą przez most pewniaczkiem, bo po prostu pewnie często z nimi rywalizują, albo w przeszłości nie udało im się takiej kampy rozbić. No więc my prowadzimy natarcie, za nami mnóstwo sojuszników, pokazuję już Państwu, jak to wygląda, jadą dziki, ebole, kolejne Lewandowski, E4, tam ktoś, kurka wodna, spadł z mostu, to nie było na pewno celowy, to był przypadek, ale tutaj sfejlował, no ale nic, mniejsza z nim, moi drodzy, zobaczcie, co tutaj robi bohater, więc pokażę może to tak z góry, on jest na przodzie, nad nimi pojawia się już Małcik. Zobaczcie, czekają, żeby to nie było wykryte, żeby to wszystko było niespodziewane i czekają, jak ten Małc będzie trochę bardziej z tyłu. On dostał strzał, więc może być lekko już tutaj wystraszony. Małc zniknął i teraz ustawiają się. Pierwsza ebola, potem druga ebola, fałka. No jest taki wagonik, prawda? Taka ciuchcia, mówię. O, tutaj w ogóle gość ma 3 biegłości, wow. I zbierają się i wspinają się. To kosztuje troszeczkę życia, no to jest fakt, ale bohater przebija się, jest już wysoko, jest wysoko, jest jeszcze druga ebola, ale ona tutaj, moi drodzy, chyba spadnie, zablokowała się na tych skałach, trochę tu ciasno, bohater próbuje manewrować lewa, prawa i udaje mu się, moi drodzy, zobaczcie, chyba utrzymać, bardzo, bardzo zagranie trudne w wykonaniu, łatwo tutaj spaść. No i to może nawet kosztować życie, jak to się po prostu źle rozegra. Ale bohater jest już chyba dobrze ustawiony i teraz obraca się frontem, tak aby zacząć tłuc te Maus. A Maus? No może mieć problem z przebijaniem eboli pod tym kątem. Bohater jest bardzo mocno skontowany. I żeby Państwo sobie nie myśleli, że to jest jedyna rzecz, która się tutaj będzie działa, o proszę bardzo, Maus strzela, to tutaj zaraz będą kolejne ruchy, kolejne decyzje, aby jeszcze więcej czołgów wrzucić to miejsce. Mausy na razie bezskutecznie tutaj strzelają, nie wychodzi im ta sztuka. Artyleria pracuje, mamy dwie artylerie, dwa Conquerory GC. Dlaczego Conquerory? Bo one mają bardzo dobrą wrzutę i tutaj mogą Państwo zobaczyć, że już jest druga ebola, która pracuje, aby do nas dojechać. A reszta drużyny? No reszta drużyny na razie tutaj, o, pojedynczo coś kombinuje zrobić, ale pojedynczo się tutaj wjechać nie da. Jedzie jeszcze Maus, jedzie VZ. Chyba będą zaraz kolejne próby, aby tutaj jeszcze więcej czołgów udało się umieścić. Maus teraz raszują, moi drodzy, w kierunku naszego bohatera. Tam ebola za nami próbuje nam pomóc. Te Mausy chyba chcą nas zrzucić. Tak to trochę wygląda. Używają heków, to jest chore. No i moi drodzy, oddalę kamerę, zobaczcie, jak to wygląda z tej strony. Te Mausy myślały sobie chyba nad tym, a, damy radę go rzucić, mamy przewagę masy, ale niestety to nie jest takie proste, bohater bardzo fajnie te Mausy wyciąga i te Mausy chyba teraz chcą zablokować drogę, chcą zablokować przejazd. Chyba tylko jest jeden problem, moi drodzy, one nie pomyślały, że bohater i tak się tutaj, zobaczcie, zmieści. Tu wciąż jest bardzo dużo miejsca i kolejne czołgi, zobaczcie, kolejne czołgi są wrzucane. Teraz Maus, Lewandowski, Chieftain próbują wrzucić Chieftaina, bo nasz sojusznik nie dał rady tutaj wyjechać. I zobaczcie, Chieftain wrzucany jest, jedzie, jedzie. Tracą przy tym pewną ilość HP, ale jest Chieftain i jest VZ, tylko że ten VZ chyba spadnie, ześlizgnął się. No, nie widzę tego, choć może jakoś jeszcze to będzie. Oj, znowu spada. No oni tutaj będą kombinować. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja. Rywale
chyba są w szoku i teraz cofają się. Nasz bohater niestety ma problem z tym STB-kiem, który go troszeczkę tutaj kara i ciężko jest go wyjąć, bo ma fajną pozycję za skałką. VZ, no tutaj też widzę, nie do końca opanował sztukę tak dobrze jak nasz bohater tej powtórki. My na koncie mamy już 3000 uszkodzeń, Arta pracuje, no i próbujemy tą kampę rozbić, ale rywale, mimo tego, że coś tam wyszło, to wciąż mają jeszcze spore siły i bardzo dobre czołgi podobrone, typu właśnie Fałki, które mają dużo życia, Lewandowskie, Esety. To są pojazdy, które naprawdę mogą znieść mnóstwo. I teraz mogą Państwo już za nami zobaczyć, że jest VZ. Jest VZ, teraz jeszcze bardziej potężny wagon. No tutaj już naprawdę ogromna ilość maszyn. Próbuję wrzucić tego gracza w Chieftainie by BTW Moon. No, zobaczymy, czy zaraz tutaj wjedzie. Ależ to wygląda niesamowicie, zobaczą Państwo. Jeszcze czwórka dojechała, no naprawdę, tutaj już jest totalny hardcore i chyba nawet uda im się wrzucić dwa Chieftainy, może nawet ten drugi Chieftain da radę tutaj nam pomagać w rozbijaniu tej kampy. Oczywiście z tej półki jest dużo łatwiej, masz pozycję z góry na te czołgi i one nawet nie mogą za bardzo już reagować, bo i z lewej i z prawej dostają, no naprawdę mogą mieć zaraz totalną lipę. Też oczywiście, że była jasność, idzie ruch lodowcem, tylko że no to wiadomo, jest mniej nietypowe, mniej rzecz zaskakująca, ale tam też nasza drużyna, nasze czołgi przebijają się. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, rywale też mają siły, które mają na celu zatrzymać ten ewentualny atak. A my pojedynkujemy się teraz z Fałką. Z nami oczywiście są Chieftainy, które mają już naprawdę też fajne bicie, fajny przestrzał. Jest VZ i teraz możemy skupić się na przykład my na tych czołgach z prawej strony, a VZ na trzymaniu STB-ka, prawda, ze swoim magazynkiem. Teraz możemy to bardzo fajnie połączyć i też nasi sojusznicy, co jest kluczowe w tej taktyce, mogą teraz już też wbijać na kapa. I tutaj, proszę Państwa, pojawiły się, zobaczcie, dwa świetnie zamaskowane STRV-y, które masakrują Super Conquerora. Trzecie STRV, niewidzialne niszczyciele tutaj w krzakach. Ależ, no, to byłoby jeszcze lepsze, gdyby to były E3, co nie? Gdyby to był Badger albo E3, bo wtedy one, wiecie, mają lepszy damage, lepszy pancerz, więcej życia, mogłyby więcej znieść, bo w tej sytuacji jednak, no, takim Lewandowskim łatwe jest przebicie Sterfała. I widać, że walka jest dalej bardzo wyrównana i mimo tego całego, że tak powiem, komfortu wbicie się na tą pozycję, dalej walka to wynik 4-3, 5-3 teraz. Rywale na szczęście mają parę ogrysków. Teraz lepiej byłoby nie w Mausa strzelać, lecz w STB-ka na przykład, albo Estona ogrysku. To są takie czołgi, które mają i potężniejsze działa, ale bohater na razie fokusuje tego Mausa. Na szczęście teraz go już wykończył i zobaczymy, czy nasz sojusznik w VZ-cie coś skończy. Chieftain pomógł, STB cały czas tam wychyla. STB wychyla, wychyla, zaraz może być już, moi drodzy, jego koniec. My wybieramy na razie V-kę. I teraz z wynikiem 9-4 wydaje mi się, że ta bitwa powinna być już wygrana. Nasze dwie artylerii oczywiście jeszcze tam z tyłu cały czas też pracują i mam nadzieję, zaraz kogoś może nawet jeszcze trafią. Proszę bardzo, tego STB-ka. Długo to zajęło tym artyleriom, no to fakt. Dzisiaj artylerie są już nie tak mocne jak kiedyś, ale wyszło to tej drużynie i jeszcze tutaj E3 poczęstowana w bok cudownie. Wynik 13-5 i chyba już każdy wie, że ta bitwa musi być przez nas wygrana. Teraz bohater troszeczkę źle przymierzył, za duży był kąt, ale może jeszcze zdąży strzelić, kto wie. Brakuje mu troszeczkę do 10 tysięcy. Teraz chyba... Ty, czemu oni go nie mogą przebić? Albo zostawiają koledze? Ta, mi się wydaje, że oni zostawiają koledze, aby miał 10 tysięcy, może nigdy nie miał wcześniej i chce sobie tutaj taki wynik zrobić. Ta, zostawili mu, strzają mu po gąskach i go maltretują. To musi być niezwykle dołujące, jak tak cię trzymają na gęsi, a nie możesz tych gąsi nic naprawić, bo to za długo trwa. I bohater, moi drodzy, w ten oto sposób zrobił 10 tysięcy na klonówce. I oczywiście to jest wynik bardzo imponujący, ale nie tak jak to zagranie, ta taktyka i ilość maszyn do tego wykorzystana. To nie było tak, że nawet wrzucili jeden czołg, tylko naprawdę kilka maszyn tutaj z nami wojowało. I te mausy, które myślałem, że nas zrzucą, a potem blokowały przejazd, to już w ogóle była totalna komedia. Taka ciekawostka, te artylerie zrobiły, moi drodzy, stosunkowo niewiele, bo tylko jedna zrobiła 1800, a druga 400, więc te arty
widać, że po nerfie ogólnie już są strasznie mało praktyczne i dlatego wiele klanów w ogóle ich nie używa. Bohater zarobił za tą bitwę 151 tysięcy, a dostał ogólnie 350, więc no można powiedzieć, że klanówki to są kurka pod zarabianie chyba. No i co? To by było, moi drodzy, na tyle. Napiszcie, jak oceniacie tą bitwę, tą taktykę. Czy wam się to spodobało? Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo walczymy o 300 tysięcy subów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.